Marasku, wymień mi możliwości obrony wioski. No, golemy, Iron Golemy to jest chyba najbardziej znana i praktykowana. A kolejną, myślę, że jakiś mur dookoła. No też, tak, no i my jako sami gracze jesteśmy trzeci, ale tak, dzisiaj tak. Pokażę ci, jak zabezpieczyć swój dom w Minecraft bez żadnych modów, tylko z datapakami oczywiście. A to moi kochani, w ogóle macie trzech ostatnich subskrybentów. Jak zostawisz subka, to następny raz mogę tam być? Pojawisz. No jasne, a nie subskrybujesz, to może, nie? Nie, no ja subskrybuję. No ale subskrybuję, właśnie. Subskrybuję, może nie wiem. Żeby się tylko pojawić? Dobrze, Marasku, słuchaj, ponieważ jak wiesz, w nocy, w ogóle inaczej, zabierzmy sobie nasze rzeczy z pierwszej skrzynki. Tak, tak jak wiemy, w nocy potwory atakują na przykład wioski takich wieśniaków i na przykład takie dwie hordy zombie sobie idą tak na wioskę, Marasku. Co chcesz zrobić? Co? No to dobra, no to ja szybko buduję golema. Szybko golem pomóż. Golemie! Ej, dobra, ja się boję, że ich jest to dużo jednak, ale może nie. Czemu ten golem nie działa? Ej, halo, golem. Mój też nie działa, o co chodzi? Nie działa mi golem. Halo? No ale że... halo, golem? Cholerka. O co chodzi? Nie działa mi golem, totalnie nic się nie da. Dobra, bije z miecza, ale nie wiem, o co chodzi. Golem też nie działa, co jest? Normalnie stoi ułożony golem i nic się z nim nie dzieje. A położyłem ostatnio dynię. Ja nie, ej, ale powiem ci, że ja mam to samo i stoi tutaj taki bałwanek, no nie, i nie wiadomo, no co chodzi. Ja nie wierzę. No dobra, halo, czekaj, tu jest jeden golem, a gdzie jest drugi? Se poszedł chyba, a nie, tam jest, dobra. No dobra, w każdym razie, Marasku. Nie zabili, no o, już padł. Jakby golemy mogą być słabe przy większej ilości zombiaków, na przykład mógłbym to zademonstrować, ale nie wiem, czy chcę niszczyć naszą piękną wioskę. Jeszcze nie, proszę. Więc słuchaj. Wybierz sobie skrzynkę, pozwalam ci, wybierz sobie jedną skrzynkę. Środkową, poproszę. Środkową, dobrze. O, no i to jest bardzo fajna rzecz. Aha, troszeczkę masz tutaj do craftingu, tak? Nie, tu nic nie bierzemy do craftingu, chodź. Dobra, biegnę za tobą. Bo jak wejmiesz to jajko, to masz multi-shoot dispenser, no nie? I w momencie, kiedy go postawisz sobie, no pojawia się dispenser, prawda? No pojawia się. I jak go zasilisz, a przynajmniej jak powinno to tak działać, że jak go zasilisz, to on będzie strzelał trzema strzałami. Tylko, że czyli mam zrobić zegarek, tak? Tak, trzeba byłoby tu zrobić zegarek. Idealnie, nasz zombie. Zombie, co? Nasz kolega tu postanowił, że pomoże. Dobra, czekaj, muszę też zrobić zegarek, bo moje działa. Twoje... Nie, zaraz będzie działać, poczekaj, tylko muszę zrobić tak. Moje tak. Nie do końca, czy mnie to... O, ładnie, to też bije, o kurde, nie sądziłem, że może mnie to też bić. Dobra, ustawię tutaj To ty kilka ustawiłeś. Tak, w sensie, wiesz, to ustawiam ich kilka, ale daję zombiakom możliwość przejścia tu, w razie czego. Dobra, mój działa jeden, w sensie mój wali z boku jak coś. A, i jeszcze z wełny robisz. Dobra, wiesz, to zrobiłem, żeby miał... O kurde, creeper. Aha, no okej, to rozumiem, fajnie. Okej, spróbuję go tutaj zaciągnąć. Chodź tu, creeperku. Dawaj, strzelają! Strzelają te strzały, no i ej, elegancko. Dobra, pa. No to słuchaj, ja respię i sprawdzimy naszą pierwszą obronę. Dobra, dawaj. A nie będę się ograniczał, nie ograniczam się. Tyle zombiaków, ile fabryka dała. Maras, ale musisz tu przyjść, wiesz, tu. Tu gdzie jest strzelane, Maras! Tamy. Maras! Szybko, biegnę! Maras! Matko! No Jezu, to szybko, raz, dwa, trzy, cztery. Damian. Ale kolega chyba troluje, mi się wydaje, no o nie. Wyłączyłem to przez przypadek! Nie! O nie, dobra, działaj! O nie. Pająka muszę zabić. Pająku, nie idź do mnie, pająku. Chodźcie zombiaczki, głupie zombiaczki. Ej. O matko. I to jest naprawdę fajne, bo my w ogóle nie potrzebujemy też strzał tutaj. No właśnie, to jest najlepsze, bo to normalnie by się skończyło po kilku... Normalnie potrzebowalibyśmy jakiegoś... jak to się nazywa? Lejka ze skrzyniami i tak dalej, a nie, tak to... Nie, grinder na górze jakiś, który by ciągle dostarczał te strzały, segregował i to by zajęło mega dużo miejsca. Bardzo dużo, no to jest nasza pierwsza rzecz,
do obrony. Na razie ją wyłączę, bo nie widzę sensu ciągle operować na jednej rzeczy. Marasku, wybierz kolejną skrzyneczkę. Dobrze, już wybrałem kolejną. Środkową, więc tutaj oto, dobra. Oj, to też jest mega fajne. Jak myślisz, co to może być? Czy w ogóle wyłączysz to swoje, czy nie? A, jeszcze moje muszę wyłączyć, faktycznie. Już wyłączę. Nie będę potrzebował już zegarka? Nie. Wszystkie itemy potrzebne. Dobra. Zrobiłem tutaj trzy wieżyczki. Nie wiem, czy potrzebnie, ale patrz. Jest to automatyczna wieżyczka. I o, ty jest pająk. Ej, to już zarąbiste zamiast. Najlepsze jest to, że jeżeli wyrzucisz swój klucz, to nagle te wieżyczki będą strzelały w ciebie. Bez klucza ty jesteś mega zagrożony. Więc polecam go mieć. Jakkolwiek. Tego schowam sobie do ekwipunku. Tak. I zanim zrobisz coś z Netherstarem, no nie, to najpierw. No właśnie tak, widzę, że jest Netherstar, ale ja tej obronię bardziej. Poważna obrona, dobra, słuchaj. Wracaj tutaj szybko i ja widzę, że kolega nieźle zrobił. Ogólnie słuchaj, jeżeli użyjesz Netherstara, no nie, na tych wieżyczkach, to wtedy one powinny dostać boosta. Tylko chyba jednak nie dostały i to jest... Jak się rzuci, faktycznie. A, tak, trzeba rzucić, tak, ja widziałem, że trzeba rzucić, tak. Tak, damy, działa. O, jest, bo mają taki ten. Halo, zacznijcie strzelać! Jak fajnie, patrz! Co się dzieje? Ile no, tego? Zobacz, jaka masakra tam jest. Ty, patrz na te moje trzy! Patrz na te moje trzy, te trzy zrobi się ustawione, o nie. Co za... Damian. Tam jest w dupie. Maras, chyba nie masz klucza, tak nie wydaje. Podniosłem klucz. O. Damian, nie mam klucza znowu. Poczekaj, bo to są te, dobra, czekaj, już to niszczę. No dobra, Marasku, możesz wybrać kolejną skrzynkę. Jak w ogóle oceniasz tą wieżyczkę? Nie, jak tamtej, co wziąłem? Wziąłeś w ogóle najlepszą opcję, jaka mogłaby być. No tak właśnie chciałem powiedzieć, tej daję dyszkę, spokojnie. Tamtej dałbym czwórkę może, przez to, że wiesz, że tutaj one same namierzają cel i tak dalej. Więc ja wezmę, to poproszę. Flamethrower. Tak, ta wieżyczka jest niesamowita, bo ona spróbuje, czy ona w ogóle... Jezu. Ona kule... Ej, ona... Nie! Ty, ona nie chce bić wieśniaków? Czy ona... Nie wiem, czy też wieśniaków wali. Ona chce wieśniaka walić! Wszystko! Ona każdą osobę, która nie ma kluczyka, w sensie każdy... Ona wszystko chce walić! Aha, dobra, to wiesz co, to ja myślę, że to jednak... A, ty ustawiłeś na głowie tego, dobra. Tak, ale o, zrobimy tak, żeby nasza wioska nie ucierpiała przez tego nowego golema. Którą wybrałeś? Flamethrower, prawy, o tu. Tom, dobra, mam prawy, czekaj, ja wyrzucę w ogóle stare itemy, bo może by się przydało jakiś porządek zachować, chociaż mniej więcej, no to nie. Ja tak wybuduję, czekaj, tak tu może postawić dla testu. Ja pitanie, Daniel! Okej! Okay. To cieszę się, że udało ci się postawić to. Tak, jest to wieżyczka, która podpala i powiem ci tak, ja z nimi bym nie szalał, tylko postawię tu dwie... One się stakują nawet. Ale ważne, że jeszcze nie wywaliło serwera. Tak, wiesz co, odpal guziczki, odpal tak trzy razy te guziczki odpal. Dobrze. Ja myślę, że trzy to są dobre. Problem tego flamethrower, chyba tak to się mówi, jest taki, że one podpalają tylko, a nie zadają tak jakby dipsa, takiego... Tak, ale patrząc na to, jak idzie ta paląca się horda zombie w tym kierunku... Tak, znaczy kombo z tymi zarąbistymi automatycznymi to jest mega. Szkoda, że nie da się ich zbuffować. Wiesz chyba, co, powiem ci tak, o tyle jest przypał, że... że one sobie przechodzą tutaj. Dobra, strzelajcie! Dobra, ja myślę, że to jest już ten moment, w którym one dadzą radę bez problemu. No też mi się tak wydaje, dorzucę im to. Ale troszeczkę klatki spadają, więc nie możecie szaleć aż tak bardzo, jakbyście chcieli. Ale no, powiem tak, jest to niesamowite. Może trochę tak, może by jednak troszeczkę... Zmniejszasz? Pozbyć się tych zombiaków, nie? Bo trochę
trochę ich jest tutaj i są one problematyczne. To są trzy fale, bo ja dałem trzy fale, a czy ty nie dałeś swoich też trzech fal? Nie, nie, ja nic nie naciskałem totalnie, po prostu one na przykład utknęły w wodzie i mają sobie... O, i właśnie to jest największy problem tego miotacza ognia, bo one są tutaj useless w wodzie. Niestety tak, więc można byłoby zbudować im taki, czekaj, taki ala przejście, żeby potrafiły chodzić. Tak, trzeba im zbudować moc. Ale co, strzelasz wieżyczko, no nie, ale słuchaj, wiesz co, bo tak, no dobra Marasku, dwie skrzyneczki zostały, więc wybierz sobie, widzę, że zaczynasz i tak od tych najlepszych, to jestem ciekawy, czy znów weźmiesz coś kozackiego. Dobra, uwaga, biorę tym razem tą. No, okej, pitfall... Czemu mam tego tak dużo, Damian? Wiesz co, ja wolałem wziąć więcej, weź sobie z dwa staki, myślę, że starczy, no żebyśmy nie przesadzali. Tylko, że tutaj troszeczkę nie przemyślałem tego, bo nie dałem nam żadnych narzędzi, niestety. Ale już ci pokazuję, patrz, masz takie jajko, no nie? I jak naciśniesz na przykład na dirta, no nacisnąłeś, nie? No. Wyrzuć klucz. Nie wiem, że to jest jakiś, dobra. I chodź tu. Co to jest? To jest, słuchaj, znika, to znika, jak nie masz tego. Tak, to jest fosa. Ja. To jest fosa na potwory. Ty bedrock? Wiesz co, bo to znika tak falami, to... Nie, ja nie chcę umierać! Jestem, uciekłem! Dobra, Maras. Kipa już przygotowała wszystko, więc musimy tylko ten inny dirt uzbroić, może tak. Dobra, ja go uzbrałem, właśnie. Okej, okay. I wydaje mi się, że nie ma sensu totalnie time set night, musimy niestety to w nocy robić. Jak widzicie, poszło. Słuchajcie, ten dirt znika i jest to po prostu fosa, tylko że te moby są na tyle mądre, że potrafią ominąć Mija. To. Znaczy, ale tylko w momencie, kiedy to się triggeruje, nie? Bo potem tak, to już tak, 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 ty pa. No już nie jest to tak mądre, dobra. No bo to znika, nie? Więc jakby one... Ej, ale to jest super. To jest mega super, bo nie marnujesz tyle miejsca na pistony i tak dalej i to jest naprawdę... I jest to ładne, nie? Tylko że gorzej, jeśli nie macie klucza, bo to może... Tak. No kluczyk jest potrzebny, sobie niestety. Znika. I pewnie to działa na wszystkie moby, więc może nie będziemy to tego wieśniakom stawiali. No właśnie tak. I tak myślę, że będą jak pojedziemy stąd, to i tak pewnie będą mieli przypał. Przypał, ale słuchaj, lecimy z ostatnią pułapką i jest to Spike Trap. No. Chyba nie muszę ci przedstawiać, co może to robić. Aha, okej. Okay. Jest to... No, to jest taka spowolnionka, dobra? Nie. To jest coś, co zabija nasze kochane zombiaki. A to jest takie, że po prostu takie strzałeczki będą lecieć i truły, tak? Nie. Te kolce będą się wysuwały. A, dobra, to jest. Patrz, idzie zombie, ale... Ty, ale ty zbugował przez chwilę. No tak, to prawie, dobra, nie? Dobra, to ja ci odpalę ci falę. Dobra, odpal z dwie od razu, myślę, że to będzie dobry pomysł, bo jednak ja wiem, jak te zombie działają, nie oszukujmy się. I te kolce tak naprawdę zabijają na hita je w ogóle, tak? Swoją drogą. No. Tak, patrz na tą falę, tą drugą, co idzie, podchodzą i automatycznie giną. Ja to w ogóle mogę stać nawet tutaj, nie? Tak, teoretycznie mogę sobie zrobić takie coś. Tak, znaczy ty mając klucz, jesteś, no super, nie? Bo masz klucz. Ej, te zombie do mnie idą, Czekaj, postawię im tego, o nie, już nie mam. Chodźcie zombiaki, podejdziecie, no który podejdzie bliżej? No żaden, no pozdrawiam. Widzę, że obsydian się, znaczy co? Bedrock, no zamknąłem ich w dole, ale zrobisz tutaj takie schody im. Ej, to jest fajne takiego tower defense, w sensie cały tryb można by było z tego zrobić, całą mapę, która byłaby związana z bronieniem bazy. Ej, widzowie, napiszcie, bo wiecie, serwer Maraska ma możliwości, wiecie, widzowie. To może być coś takiego zrobić, kurde, nie głupie, patrzcie, jakie pomysły tutaj są. I to jest tylko datapack, to jest, naprawdę, dla mnie to jest niesamowite, że to jest tylko datapack. No, nie trzeba takich modów, nie trzeba mieć Forge'a, Fabrika, tylko, Jezu, strzela to do mnie. Tylko od razu sobie wgrywasz i jadą masz. Klucza nie masz? Nie, to strzelało w jakimś Nie, bo strzelało, a ja wbiłem. Dobra, a teraz jestem ciekawy w sumie. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, okej? Okay? Mhm. Weź nastawiaj tutaj troszeczkę tych samonaprowadzających, tych, co Nether stary są potrzebują. Okej. Okay. Dobra, weź je tam zboostuj dodatkowo, jak sobie postawisz, no nie? Dobra, już to robię. I zaraz, ojeny, dobra, teraz klatki trochę spadły, to niestety trzeba wybaczyć, ale... Co się stanie, kiedy sobie... O matko, nie wiem, czy trafię, nie? Dobra, chyba trafiłem. Ty, to aż tak?
o, to aż tak nie ma takiej tragedii, ale... Ale one wybuchną też na pewno, nie? O nie, o nie, znowu ten problem. Samon i tych Wither. Dobra, jest samonowany. Gdyby był w zamkniętym pomieszczeniu i nie uciekł od nas... Obraził się ogólnie i sobie... O sensie, on się przestraszył chyba tych działek, więc obrona działa, jakby nie patrzeć. W ogóle... też bym się wystraszył. O, tutaj... Aha, dobra, dobra, to jest czaszka Widera, która uderzyła. Aha, dobra. Tutaj leciała czaszka Widera. Biedny domek mieszkańca, ale ja myślę, że z takimi zabezpieczeniami każda wioska i każdy dom... Tak, zobacz to, widzisz to, te pająki, jakie są biedne? Jezu, czekaj, co ma jeszcze tak dużo HP, co można zrespić? Nie ma pomysłu. No golem ma dużo HP. Czy to w ogóle bije, tak faktycznie bije każde żywe stworzenie, nieważne co to jest. Typa ta mała świnka, to jest bohater, Czemu? A, okej, boksy, okej, dobra, nie, bekonu w ogóle leży, masakra. Ale mają dosyć spory, ale no tak, widzowie, więc jeśli chcecie obronić się, link macie w opisie oczywiście, standardowo. Wbijajcie do Maraska, my widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się, no i cześć, pa, pa, hej. Siema.